A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2. Mam nadzieję, że z grafiką już dzisiaj będzie wszystko dobrze. Miejmy nadzieję, obadamy to niedługo, tylko będzie trzeba wyjść w teren i znaleźć jakiś obiekt wygenerowany losowo, tak? No dobra, ostatnio się rozejrzeliśmy tutaj w Kurast. Jesteśmy na koszmarze, poziom trudności, akt trzeci, wiadomo, mój ulubiony akt. Mamy to pazik w skrzynce. Tutaj ostatnio też zrobiłem sobie troszeczkę porządków, tu nam się zapełnia zakładka fioletowymi miksturkami. Jednak z zestawu Arktyki zrezygnuję, bo dwa rządki, paska, te dwa pięterka to dla mnie troszeczkę za mało, nie czuję się zbyt pewnie. A w trybie hardcore, jak nie czujecie się zbyt pewnie w jakiejś kwestii, to jest to, można to potraktować jako ostrzeżenie. I jeżeli można to zmienić, to lepiej to zmienić. Dobra, wychodzimy w teren. Mamy tarczę, możemy odpalić. Święty wstrząs, pracujemy nad poziomem 49, niedługo wpadnie, a oto i mroczny wędrowiec. Mroczny wędrowiec. No na razie wszystko wygląda dobrze, jeżeli chodzi o tę grafikę. Miejmy nadzieję, że już nie będzie takich problemów jak ostatnio. Znaczy nie, żeby to były jakieś wielkie problemy, ale skoro już gramy w odnowioną graficznie wersję, no to fajnie, żeby ta nowa grafika nie sprawiała problemów, nie? No dobra. Los pająków. Musimy znaleźć oko Kalima i punkt nawigacyjny. A oto i fetysze. Mścicielska garda. Święty wstrząs swoje robi. Cały czas zadaje przyzwoite obrażenia, mimo że przez jakiś czas już w te obrażenia nie inwestowałem, jeżeli chodzi o synergię. Ale cały czas swoje zadanie jest tu, znaczy spełnia święty wstrząs. Mamy czempionów, to już jest szansa na figurkę, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nam nie poleciała. Z czempiona już taka figurka mogłaby polecieć. Questowa. Kapliczka odporności na truciznę. Nie, no to wygląda dobrze, bo to są takie obiekty losowe, to gdyby coś miało być nie tak, to taka skrytka, albo skrzynka, albo kapliczka, to już pewnie by wyglądały gorzej. Więc zakładam, że wszystko będzie w porządku dzisiaj. Opuszczono kanał gra. Okej. Co to za napisy? A, w ogóle ten czat. Jak to się wyłączało? Bo ja teraz sobie przeinstalowałem tę gierkę. Musiałem ustawienia od nowo tam sobie, wiecie, zmieniać. Zaraz, lista znajomych. Nie wiem, gdzie tu się to... Dobra, niech na razie będzie. Nie pamiętam. Przeinstalowałem sobie, żeby tych problemów graficznych nie było. Tak się zastanawiam, czy nie będziemy docelowo nasycać u Charsi sobie rękawic właśnie. Bo... No fajnie by było jakieś ciekawe żółte rękawice docelowo wyhaczyć, prawda? O, i będzie figurka. Najlepiej, żeby było to 20% szybkości ataku. No i coś jeszcze fajnego. Czy to ta szansa na przedmioty, czy jakaś odporność, może jakieś zdrowie. No wszystko jedno, ale to 20%, żeby wylosować. No, znaczy się jeszcze wstrzymam na tym etapie, poczekamy na wyższy level, żeby jednak te wartości były większe, jeżeli chodzi o... A, to jest zbroja, a nie głowa. Jeżeli chodzi o te wartości losowane, żeby była szansa na coś lepszego. Dobra, mamy kwestik z figurką, chodźmy tutaj, może trafimy na... Może trafimy na... Na pajęcze gniazdo, tak? Albo na punkt nawigacyjny i gniazdo arachnidów, bo w tym akcie również będziemy chodzić po lokacjach pobocznych. Wielkie one nie są w trzecim akcie, to już wiemy. Te gniazda pajęcze, czy tam te kaplice, to wszystko, to są niewielkie lokacje, się wpada na nie. Na większości z nich nawet nie ma złotych skrzynek, nie? Tylko jacyś bossowie do załatwienia. O, to pas fajnie. No, ale trafiają się stojaki. Też warto to wszystko klikać, może coś ciekawego nam wypadnie. Arkana? Chyba arkana, co? W sumie to nie tak często leci zielony szyszak. W porównaniu na przykład do sprzętów katana.
Halabardę sprawdzimy, rękawiczki sprawdzimy. Dobra, może tak, zacznijmy od tych butów. Szansa na przedmioty. Rękawiczki mógłbym zabrać. Niech to na razie tak będzie. Halabarda, no mogłaby być interesująca pod względem procentu. Dobra, chodźmy. Powinienem halabardę sprawdzić, bo zajmuje dużo miejsca, ale musiałbym to miejsce najpierw w plecaku robić. A mi się nie chciało. Miłego dnia. Jeszcze. Zobaczymy. Głowa arkany? Głowa arkany. Przywracane zdrowie, mniej obrażeń punktowych, nic ciekawego. Nie mieliśmy żadnego innego przedmiotu z zestawu arkany, to jest pierwszy. Niech sobie tu będzie. Rękawiczki słabe, pierścionek słaby. Mamy figurkę, mamy topazik. Z tymi topazami to za dobrze to nie wygląda, no ale jest do kolekcji jeszcze jeden. Pierścionek możemy transmutować. Uwaga, złoto od potworów, słabo. Jadeitowa figurka, załatwimy to od razu. Będzie 20 więcej punkcików zdrowia. Zdobędziemy level, będzie jeszcze więcej zdrowia. Dodamy punkty do witalności, będzie jeszcze więcej punktów zdrowia. Tak to będzie wyglądać. Miksturki mamy. Może zajdźmy do Ashery od razu, zobaczymy. Witaj. Najmowanie to nie. Coś tu ciekawego. Złoto od potworów. Żadnych przebarwień. Chociaż tu mówię, ale to... Żadnych złotych przebarwień nie dostrzegam. I Alcor. I jego złoty ptak. Witaj. Przyrządziłem? Okej. Pierwsze zadanie wykonane na szybko. Zdrowie 530, 550. No i fajnie. Zobaczymy tę halabardę. Może jednak wezmę jakiś zwój sobie. Aha, no te rękawiczki trzeba zostawić, miksturki trzeba zostawić. Się tak zaabsorbowałem ptakiem Alcora. Dobra, może... Zrobimy tak. I w ogóle to... sobie weźmiemy te lepsze miksturki tutaj. Zaraz jakieś w terenie gorsze wypadną i tak. Tu są takie różne maski i tak dalej. Zrobimy to w ten deseń coś. O! Las pająków i sprawdźmy od razu tę halabardę. Ile to ma tutaj tych procentów? 71, no ładnie, ale to nie jest na tyle dobre, żebyśmy zaapowali na poziom drugi, ale nie jest złe. Jest ta skuteczność, jakieś punktowe obrażenia, zdrowie, odporność, ale no nie, nie, to by musiało być tak ze 100 coś tych procentów, a tak to mimo wszystko polujemy na jakiś fajny dziki BR, gdyż tu jest 60, 133. Dobra, w każdym razie nie ma wejścia do żadnego gniazda pająków. Więc idziemy dalej. Szukać takowego. Tarcza odpalona. Jeszcze raz sobie odpalę. Demoniczna zbroja mnie nie interesuje. Demoniczne rękawice. Może się jeszcze wstrzymamy. I są łupieżcy. Fetysze. Szmaragdzik. Identyfikacja leci w terenie. Miksturki lecą zgodnie z przewidywaniami. Hełmik, nope, mamy żółty fajny. Dobra. Okuty kij, no to możemy sprawdzić. Okuty kij, proszę ja was, mistrzostwo we władaniu zimnem. Możemy zostawić na sprzedaż. No, najemnik sobie też tutaj radzi z tą bronią. Nie, dalej. O, tutaj zobaczymy. Odporność na ogień mamy dużą, także Inferna się jakoś tak bardzo nie muszę obawiać, ale uważać trzeba. Fetyszowe trofeum, zobaczymy sobie od razu. No jest, ożywienie, włócznia z kości, żelazna dziewica, bierzemy. Jak to moje klucze w ogóle? Klucze nadmiarowo.
No i mieliśmy ślepy zaułek, czyli tutaj już coś będzie. Tu już coś będzie. Zobaczmy co. Kompozytowy łuk jest. Grota pająków, czyli tutaj bez punktu nawigacyjnego w okolicy. Aha. Wchodzimy od razu. Może sobie załączę tarczę jeszcze raz i zaraz wpadnie poziom. I uwaga na szarka płonącego. Jakie fajne pająki. Ogniste. Jest level. Jest level. Jak wygląda sytuacja tutaj? O, wciąż 31%, czyli mamy ten moment, kiedy już... Dobra, na razie się wstrzymajmy na tym 11 poziomie. Dajmy w odporność na błyskawice. Obrażenia, jakie są, każdy widzi. Coś takiego. I teraz 73, 74, 75, raz, dwa, trzy. Czyli troszeczkę w ofensywę teraz jednak sobie pójdziemy. Dobra, tutaj jakaś moc w okolicach. Także tym bardziej trzeba uważać. Może szark płonący dostał dodatkowo moc. No, to by było już w ogóle interesujące kombo. Wyjątkowa siła. Przekleństwo. Jeszcze moc. No, zobaczymy. Tutaj nie ma takowego bossa. To już trzeba zachować naprawdę wielką ostrożność wtedy. Trzy elementy, które na siebie wzajemnie wpływają, znaczy wzajemnie, no, które po prostu się kombią. Jest sługus. Klątwy nie widzę. Skąd ten sługus się tu wziął? Czemu taki samotny? Wiele pytań bez odpowiedzi. Wyczuwam w tobie wiele pytań bez odpowiedzi. Kto to mówił? Dobra, ostrożnie. Nie, 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 to jest jakiś inny bosior. Damy miksturkę najemnikowi. To jest jakiś inny bosior, ale bez mocy to był, nie? Ta moc wciąż tam od kogoś innego jest. Karacenówka, ta? Może od szarka jednak. Z szarka. No tak, chciałbym, żeby ta trucizna przestała działać. Pozbyłem się tych... pozbyłem się tych antidotów. No tak troszeczkę niefortunnie, no ale dobra. Chodźmy tu. Kacz trucizny. O, klepią. Ostrożnie, klepią. Mamy wykradanie zdrowia z rytmu Aldura. O, sługusi idą, a bossa nie widać. No dobrze, jak sługusów pokonamy, to też będzie nieźle już. A, to będzie szark. Jest, klepiemy go szybko. Jest, dobrze, nie zarzucił klątwy. Najemnik dostanie miksturkę, bo się dobrze spisał i przeżył. Mimo, że jakoś na niego nie patrzyłem specjalnie. Oko Kalima, oblężnicza kusza, no, by się przydało normalnie odtruć gdzieś tam. Dobra, chodźmy na szybko, bo widzę, że to za szybko nie przeminie samo z siebie. To jest ten rodzaj trucizny z serii upierdliwych trucizn. No dobra, 30 tysięcy. 30 tysięcy za mistrzostwo. 30 tysięcy. A tu jakaś lipa. Dobra, zostawimy to pod brylancik. Niech to już będzie. Wierna, pełna zbroja płytowa. 303 obrony. Ej. Może to wziąć? Jak się lepsza zbroja nie trafia na razie. A nie będziemy się wracać na poprzedni poziom trudności, żeby tam u Larzuka szukać. To może sobie wezmę taką. 303. No, wygląda nieźle. Dobra, kupujemy. Kupujemy. 90 tysięcy tylko, to nie jest dużo. Właśnie tyle uzbieraliśmy z tych lasek wszystkich. Dobra, biorę taką zbrojkę. Najemnik zostaje chyba przy Eisenharcie, bo on tam Teresy też ma dodatkowo, więc niech tak będzie. I 30 tysięcy się jeszcze zwróciło.
Chodźmy do Sherry, jak jest pretekst. Pretekst, jaki jest, każdy widzi. We wszystkich seriach zawsze są preteksty, żeby zajrzeć do Ashery. A Ashera, nic ciekawego tutaj chyba nie ma. No dobra. Czyli mamy nową zbrojkę. Jak to wygląda z kamyczkami? Dobra, to niech będzie oko Kalima, wiadomo. Dobra, ten patyk zostawimy tu. Mógłbym go trzymać po dwu, ale nie czuję takiej potrzeby. Dobra, idziemy. Bez antidotów znowu. Czy ja coś chciałbym tu jeszcze podnieść? Jakiś kluczyk, wzmocnienie mogę wziąć. Ta zbroja karacenowa. Zobaczmy, jaki procencik ma do obrony. Nie ma w ogóle procenciku do obrony, to tak trochę średnio. Ale zdrowie ładne, ale no nie, no to jest za słabe. Dobra. A co to za kapliczka? Jest kapliczka zdrowia. Nope. Czyli oko Kalima przechwycone tutaj. Jeszcze musimy znaleźć gniazdo arachnidów w lesie pająków. Tak dla zasady. Kapliczka odzyskiwania many może być. Chociaż rytm Aldura skutecznie te many odzyskuje. Tam pewnie byłoby przejście, ale idziemy sobie tą główną drogą w dżungli. Może to złe określenie. Ale jednak pójdę sobie tędy. Przy okazji może gdzieś trafimy na wielkie moczary. No wezmę to antidotum. Jak już wypadło, no to podniosę. Miejsce mamy. Może w gnieździe arachnidów. Chociaż tam ta nazwa się zmieniła, tak? Może w gnieździe arachnidów też będą jakieś pająki z upierdliwym zatruciem. Wężowa zbroja, no lecą te zbroje, jednoslotowa. No ale fajnie, że pancerzyk wzrósł. Szansa, że fetysz mnie trafi, 31%. No fetysz to akurat wielkiego problemu nie stanowi. Długi bitewny łuk. O, a taki kolus cierniowy na przykład. 33%, okej. Jeszcze jedno antidotum. A tu by nam się połączyło właśnie. Nie zdążył zarzucić infernem. Kosteczkowe potworki będą, tak? W tym akcie. No cóż, fajnie, żeby najemnik się nie zbagował i przytrzymywał je i zawsze tym świętym wstrząsem można je klepać. Zwłaszcza, że teraz znowu w te synergie zacząłem brać do obrażeń, więc to by działało fajnie pewnie. Nie pamiętam czy... O, Chris, ale to nope. A chociaż mogę podnieść. Żebym tylko przez przypadek w niego nie włożył jakiegoś klejnotu. Fajnie, żeby najemnik się nie zbagował. Świętym wstrząsem można unieszkodliwiać. Nie pamiętam, czy jakąś odporność kosteczkowcy mieli na błyskawice. W jakimś tam stopniu, ale to chyba nie. Nic takiego nie kojarzę. Nie kojarzę, żeby czarodziejka z błyskawicami miała kiedyś jakieś problemy z kosteczkowymi potworkami. Karacenówka znowu, klejnocik do sprawdzenia może być. No i dobra, i tutaj powinno być... O, jest duży talizman. Tutaj powinno być gniazdo arachnidów. Tak mi się wydaje. I punkt nawigacyjny. Właśnie zmierzamy do tego miejsca. O, o, o. Jeszcze łupieżcy się kręcą. Jest punkt nawigacyjny. Tu wszystko ładnie porobione. I jak to się nazywało teraz? Legowisko arachnidów. No właśnie. Legowisko. Tarcza odpalona. Idziemy po złotą skrzyneczkę. No, są tkacze trucizny. Zobaczymy, czy dadzą radę nas zatruć.
pancerz zwiększony, tak łatwo już nie będą trafiać. Przynajmniej póki stoję w miejscu. Pieniążki, pająki sobie zgromadziły. A, od jakiegoś bossa nie spotkałem po drodze. Trochę smutek, co? Ale może jakiś się zaraz jeszcze trafi. Czy coś tutaj fajnego jest? Miksturki mogę wziąć, co najwyżej. Najemnik awansował. Przejdę się tu jeszcze, na jakiegoś bossa fajnie by było zahaczyć, skoro już tu wlazłem. Szkieletową głowę sobie... O, co to? Szkieletową głowę zobaczymy. Wyssanie życia. Już ja wiem. Dobra, niech będzie to wyssanie życia. 4 sloty tylko. Dajcie nam jakiegoś bosiora, pająków, nietoperzy, czegokolwiek. Nietoperzy mogłoby być. Nie ma. Pewnie gdzieś w centrum siedzi. Albo tu gdzieś, nope. A może nie być. Bossa w legowisku arachnidów. Nie, jest grupka czempionów, okej. I boss nietoperzy, no i to mi się podoba. Spalanie many, jakieś przekleństwo miał, ale nie zdążył zarzucić. Za to spalili nam manę. Coś fajnego wpadło. Kościana różdżka, rękawiczki. No cóż, dobra. Jednak zostawimy ten sztylet. Weźmiemy sobie kościaną różdżkę. Sprawdzimy, czy na pewno chcemy ją wziąć. Chcemy ją wziąć. Wzmocnienie też chcemy wziąć. No, rękawiczki. Nope. Dobra. Ashera ma więcej tych rękawiczek. Jakby co, to nam pokaże coś fajnego. Jestem przeciążony. Dobra, wychodzimy stąd. Czyli musimy znaleźć przejście na wielkie moczary. Pytanie, gdzie tego szukać, co? Tam mogło być rozwidlenie, tam gdzie pokazuje na mapce. Bo tak, bo już wyżej nie możemy iść. Zaraz, jak to wygląda? Przynajmniej nie z tego miejsca. Tak, czyli musimy wrócić się na dół. Zaraz coś wymyślę. I to fajna muzyczka. Deszczyk pada w Kurast. W lasach Kedżistanu, tak? Lasy Kedżistanu. Pustynie Aranoch były w drugim akcie. A teraz mamy puszczę, dżunglę Kedżistanu. No dobra, tędy będziemy szli. I zobaczymy, wydaje mi się, że w prawo tutaj gdzieś mamy sporą szansę na wielkie moczary. Jeżeli w ogóle tu w prawo będzie przejście, zobaczmy, jest, no to... No albo dżungla, albo dżungla raczej, nie wiem. Raczej te moczary, co? Weźmy sobie zwój. Wielkie moczary, dobra. Jest dobrze. I mamy topielców, czyli łatwo. Runa Nef. Runa Nef jak najbardziej, fajna runka. Znaczy fajna runka, no. Do transmutacji mamy bosiora, żabondzia. Idziemy do niego. Jak on fajnie skakał tak szybko. Szmaragdzik, trzeba by zabrać. Topazy wciąż są bardziej pożądane. No, to studnia jest. Może być studnia. Okej, bitewny mieczol. No i tutaj szansa na złotą skrzynkę, na punkt nawigacyjny. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu będzie. To nie jest grupka z bossem. Nope. Po
odporność na trucizny, niech sobie będzie, może jakiś dziki wąż rzeczny tutaj się gdzieś trafi, plujący truciznami. I uwaga, na co trafiliśmy? Na razie nic ciekawego nie widzę, wąż był, jest punkt nawigacyjny. No dobra. Szybko znaleziony. Zaraz, zaraz. Jak my powinniśmy teraz do tego podejść, skoro tu są moczary? Tu już nic nie było. Od skoczni żadnej bardziej w lewo nie mieliśmy. W prawo mała szansa, żeby była ta dżungla, bo byśmy się nadziali na moczary. Czyli możliwe, że przejście do dżungli będzie z moczarów. Przejdźmy się po tych moczarach może, tam na północ. Może trafimy na tego typu połączenie właśnie. Na moczarach żadnej lokacji pobocznej nie było, prawda? Więc nie muszę czegoś takiego szukać. Jestem przeciążony. Okej. Sprawdzimy sobie ten talizman od razu, niech działa. Obrażenia od trucizn nam dojdą. Tak chwilowo. A może zaraz tu pewnie... Tak jest, tu będzie blokada. Zobaczymy, czy nam się uda znaleźć połączenie z dżunglą łupieżców. O, tutaj mamy topielców. No topielców nie zapytamy o drogę do dżungli. A tu mogę sobie zajść. Może przechwycimy jakąś złotą skrzyneczkę jeszcze. Tutaj połączenia raczej nie będzie z dżunglą, ale... Chociaż czasami bywa taki motyw. Sugus. Dobra, mamy bossa. A boss ma zaklęty ogień. Kolejny boss. I kolejny zaklęty ogień. Dwie miksturki zeszły, ale się tutaj zwracają, wszystko w porządku. Dobra, wzmocnienie sobie daruję, bo nie mam miejsca za bardzo. I tak niedługo zapełnimy tę zakładkę fioletowymi miksturkami, a nie wiem, czy będzie mi się chciało je transportować tak naprawdę. Jak mikstury pełnego wzmocnienia zaczną być tak troszeczkę bardziej przydatne, powiedzmy, to już pewnie będziemy na Helu i będą one nam lecieć tam na bieżąco. O, jest skrzyneczka. Kask poleciał. No, było. Znaczy, pewnie nie blisko, nie, ale... Unikatowy kask, czyli kradnij czaszka. Bardzo wskazane nakrycie głowy by to było dla naszego dzielnego Saracena. No, kradnij czaszka. Fajna sprawa. W sumie lepszy taki drugopoziomowy hełm unikatowy od drugopoziomowego zamkniętego hełmu unikatowego. Tak to zawsze odczuwałem. Nie mogę nieść nic. Bo z żadnego płaszcza cieni i tak nigdy nie korzystałem w praktyce. Odporność na trucizny. Umiejętności druida się trafiły. No tu będzie blokada znowu. Czy nie? Nie, chyba nie, ale idziemy górą jednak. Zobaczymy tutaj. Fajnie, fajnie te błyskawice zrobili. Dobra, już nie ma miejsca. Znaczy te błyskawice, które są emanowane przez duchy. Okej, szybkie ogarnięcie. No właśnie, dlatego nie trzymam więcej talizmanów, tylko takie 4x4, bo bym musiał się jeszcze częściej wracać z tym wszystkim. No dobra, tutaj jest kamyczek. Runka Nef, tak? Mamy 3 runy Nef. Zrobimy coś takiego, żebym to lepiej widział. Amulet nam się trafił.
I pierścionki. Okej. Okay. Mamy pretekst, możemy do Ashery zajść. 30 tysięcy za różdżkę, tutaj 20 do zdrowia, kamyczek. Kluczyk. Dobrze. No i niedługo kolejny poziom, wciąż idzie szybko. I to będzie 50 poziom już. Witam. Handel, co my tu mamy? Nic, o, chociaż może nie. O, szybkość ataku jest 20%. No, coś takiego. No, coś tak, jakieś takie żółte rękawice fajnie by było. Będziemy nasycać u Charsi rękawice, podejrzewam, tak jak mówiłem. Bo tak, bo buty fajne mamy, ten palec goblina, więc butów niekoniecznie. No i tak pasek albo rękawice, no zbroje to tak nie, to trzeba by jakoś to do zbroi to trzeba inaczej podejść. Zbroje to albo z jakiegoś słówka fajnego wyciągnąć, nefluma, coś w ten deseń, albo znaleźć unikat fajny. Coś do apowania na drugi poziom, albo od razu coś drugopoziomowego. Ostatecznie coś fajnego takiego, ja wiem. No z zestawu to ciężko, ale zawsze jacyś niebiańscy bracia, coś takiego mogłoby wpaść. Ale u Charsi nasycać zbroje, jakoś mi się to nie widzi. Przede wszystkim olbrzymiego pancerza potrzebujemy w zbroi. A w rękawicach, butach, paskach nie potrzeba tego, więc to można u Charsi nasycać w poszukiwaniu tam jakichś innych drobnostek. Myślę, że rękawice. Bo no coś tutaj jakiś wezmę sobie zwój. Najpierw powinienem tarczę odpalić, później do Ormusa iść, tak? Diamencik bez skazy. Dobra, idziemy załatwić tego topielca. O, to Sługus jeszcze się tu ostał, tak? A nie, to jakiś w ogóle inny boss, dobra. O, tym bardziej tu trzeba iść. Przekleństwo teleportacja, nie zdążył. Identyfikacja może być. No dobra, coś tu się widzę. Rozwidla. Może gdzieś tutaj znajdziemy te dżungle łupieżców. Bo połączenia... Połączenia z tym, z lasem pająków to nie powinno być, bo tam nie mieliśmy takiego przejścia dalej. Chodźmy tu zobaczyć w tym kierunku. O! Są plujki. Ale nie, to są po prostu plujki z tego jeszcze, z tych moczarów. O, to topaz bez skazy. Jest, dżungla łupieżców, super. Udało się umiejętnie jakoś to znaleźć, chociaż układ nie był bardzo skomplikowany, nie? W porównaniu do niektórych dziwnych, zawiłych cudów, jakie się mogą kształtować w dżunglach Kedżistanu. A to i boss kolejny, ze spaleniem many. Dobra. Dobra, mamy takich przystępnych przeciwników. Dużo ich tu biega, nawet z plujek nie strzelają. Znaczy, czasami się jacyś tacy pojawiają, ale jednak... I tak mamy ich na odległość naszej aury. W zasięgu aury. Co my tu mamy? Zobaczmy sobie talizmanik. Skuteczność ataku? O kurde. No też fajny talizman, no. Już byśmy mieli w sumie 10% do szybkości ruchu z talizmanów, bo tutaj jeszcze gdzieś to było. O właśnie, jeszcze tu było. Odporność na trucizny, szybkość ruchu to w ogóle też fajny talizman. Tu jest ta skuteczność. Niby sobie radzimy z tą skutecznością, obniżając obronę wroga, ale... Mimo wszystko, bonusik do skuteczności zawsze wskazany. Dobra, mamy bossa z zaklętym zimnem. Tajemnik nie potrzebuje miksturki, tak teraz na niego częściej zerkam, mimo że muszę... to tymi gałkami ocznymi gdzieś tam przeskakiwać dalej niż dawniej się to robiło. No dobrze, wystarczyłoby, żebym się pewnie bardziej oddalił od monitora, ale nie chcę. A co my tutaj mamy ciekawego? Miksturkę. Aha, no w ogóle cały czas działa kapliczka, więc trzeba by przywołać kolejnego bossa i go załatwić. Halo Gidbin. Halo Gidbin, no ale...
Taki pojedynczy. Takich pojedynczych czempionów to ja lubię. Amulet żółty. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Tu będzie zejście od razu do podziemi łupieżców. Gdzieś musi być. Musi być? Musi być. Nie, czekajcie, jak to było? Gidwin? Gidwin, punkt nawigacyjny. Nie, czekajcie, jak to było? Nie, punkt nawigacyjny tam, gdzie zejście? Nie, no dobrze, zejście tutaj. To proponuję zostawić to na razie i poszukać szybko punktu nawigacyjnego. Poszukać punktu. Mamy Gidwina, kapliczka przestała działać. Czyli teraz nie otwieramy portalu. Musimy znaleźć punkt nawigacyjny. No trochę miejsca mam. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał tego portalu otwierać. No cóż, dajmy tutaj jeszcze odporność na błyskawice. Obrażenia jakie są, każdy widzi. I teraz tak, 73, 74, 75. Skuteczność ataku też rośnie. Życie, zdrowie 572. Kopnę sobie koszyk z tej okazji. Aha, no właśnie, i tam gdzie będzie punkt nawigacyjny, będzie bagienna czeluść przecież, nie? I tam trzeba będzie zajść. No i tam będą mogli być kosteczkowcy. Czy wam się to podoba, czy nie? Czy wam się to podoba, czy nie? Trzeba będzie tam zejść. A pewnie wam się podoba. Cyk. Dodatkowa obrona. 25%. No liniowości to tu nie ma. Jeżeli chodzi o zależność punktowej obrony. Znaczy zależność szansy na trafienie od tej punktowej obrony. Simbilan. Dokładnie zależność uniknięcia właściwie ciosu. Uniknięcia trafienia. Chciałbym być precyzyjny, ale mi to średnio wychodzi. Pierścionek, dobrze. No, ciekawe ten amulet, co? Jeszcze dostaniemy pierścionek od Ormusa. Może coś ciekawego się nam trafi. Za często się tak fajnie nie trafia, ale co jakiś czas Ormus potrafi zaskoczyć. Szamshir dobrej jakości, ale to jest szabla, nie? Ta. To nie jest drugopoziomowy sejmitar. Wielkie berło. No nie, no nie otwieram. Trudno. Szukamy tego punktu. Puginał. Teraz jak znajdziemy te słupy, to 50% szansy będzie na punkt nawigacyjny, bo jeszcze jeden ślepy zaułek musi być. Może najemnikowi zaktualizujemy obronę, co? 204, 206 już ma. Odporności 64%. No i poziom 50 mamy. Najemnik 49. Niedługo mu wskoczy kolejny level. Będzie miał jeszcze więcej odporności i zrobimy mu kolejną aktualizację zbrojki. O! No, trzymajcie kciuki, żeby był punkcik nawigacyjny. Zobaczymy. Nie ma wrogów, to dobry znak. Tak, bagienna czeluść już widać na mapce. Tu będzie punkt nawigacyjny.
Mimo, że wrogowie są, no ale to już tu musi być. To po prostu gdzieś tam niżej w takim razie. Gladius poleciał. Właśnie. Dobra, bagienna czeluść na razie ją zostawmy w spokoju. Porobimy sobie podziemia łupieżców w tym odcinku jeszcze. I bagienną czeluść może też w tym odcinku jeszcze. Dobra, fajnie, że poleciał topazik. Pierścionek. Jeden do maksymalnych obrażeń. O, wszystkie odporności. Szybkość rzucenia czarów. Uwaga, który to był amulet żółty? Nie ten. Nie ten. Uwaga, cyk. No ja wam powiem, że pryzmatyczny będzie miał sumę odporności lepszą. No jest niby 18 do zdrowia, ale to dużo nie jest. Siła, no siła fajnie. 8 do siły w przypadku postaci paladyna to tak naprawdę... No w sumie w przypadku każdej postaci to tak naprawdę 8 do żywotności, nie? Czyli 24 do zdrowia w przypadku Saracena. 24... 42, tak? No zdrowie ładnie wychodzi nawet, no ale kurczę, te odporności... Na ogień... No nie, nie, no raczej nie. Potrzebujemy pryzmatyka. Pryzmatyczny amulet, tak pod 20 odporności na wszystko, będzie zdecydowanie lepszy. Także nie, tego się pozbędę. Nie możemy żółtych transmutować. No zobaczymy, jak tam pierścionek od Ormusa. Czyli tego się jednak pozbędę i... Jest skuteczność, odporność na trucizny, no szału nie ma, szału nie ma. Tutaj mamy odporność na zimno i wysoką skuteczność. Tutaj mamy na ogień i na błyskawice, w sumie 18%, delikatna skuteczność. No nie no, słabiutki, ognisty piorun, nie. Nie chcemy tego. Tego też nie chcemy, no to jest do przemyślenia. Na razie to zostawię, później to przemyślę. Coś tam odnośnie tego talizmanu, czyli na razie będzie mi zajmował troszeczkę więcej miejsca. Niech to na razie tak będzie. Do Szery sobie zajdę. Mamy pretekst. No ale dosyć ciekawy ten talizmanik. Znaczy na pewno go zostawię. Jeżeli nie przy sobie w plecaku, to w skrzyni. Jeżeli tam na piekle dalibyśmy radę sobie z odpornościami jakoś to porobić, bez konieczności pakowania większej liczby tych talizmanów, no to wtedy taki talizmanik do szybkości ruchu, do skuteczności byłby wskazany, nie? Dobra, dżungla łupieżców w każdym razie. Jest sługus. Najemnik chyba zbagowany nie jest, co? Będzie skutecznie powstrzymywać kosteczkowców. No, tutaj za wiele nie widać. Dobra, niskiej jakości to sobie daruję. O, są. Powstrzymuje. Święty wstrząs będzie sięgał. Czym trzeba się szybko stąd wydostać? W lewo, nie? Znaczy skręt najbliższy po prostu. Akurat wyszło, że jest w lewo. Nie widzę kosteczkowców, słońce mi to znowu wyszło i tak zachowuję przesadną ostrożność. O, odsuń się proces. Zakręty zimno jeszcze. Ej, te eksplozje to jeszcze dodatkowo od zimna teraz nawalają, nie? Dobra, najemnik niech sobie tu będzie, ja sobie kliknę miksturkę. Niech on sobie tutaj ich porobi. Cyk, ładnie, awansował. O, to byli groźni przeciwnicy. No, najemnika te eksplozje kosteczek nie działają. On sobie może stać przy tym. Ale we mnie te kosteczki by uderzały ostro. Jeszcze dodatkowo by generowały obrażenia od zimna. 57% mamy. Lepiej nie ryzykować. Lepiej w ogóle nie ryzykować.
O, kolcze buty, no ale to nie... Mamy palec goblina, to tylko tak do kolekcji sobie weźmiemy, dla zasady. Jak mamy miejsce, to możemy brać. I... O, malutku. Robimy kosteczkowców, tak? To nie są kosteczkowcy? Ale tam w głębi mogą się czaić. Uważajmy. Dobra, aura swoje robi. Najemnik dostanie miksturkę. W lewo. W lewo. Idziemy stąd. Tu będzie zejście. Gdzieś tu jest. Dobra. Zobaczmy, czy tutaj będą kosteczkowcy. Chtoniczne buty. To się tak nazywało? Kiedyś na pewno nie. Ślady... A, no właśnie. Chtonu, czy chtonu, czy jak to tam czytać. Szybkość poruszania się. No to znamy też, nie? Ale palec goblina lepszy. Dobra, ostrożnie. Na razie kosteczkowców nie widać. Kruczy nadziak. Krucza rochatyna to była, nie? Tak jest. Teraz jest to kruczy nadziak. Dobra, kosteczkowców nie widać. Złowroga tarcza. Prawie mur, tak? Dobra, pierwszy skręt. Tutaj. Chyba, że są dwa skręty, no to wtedy trzeba wybrać ten właściwy. Ja go umiem rozpoznać też. Pomału nie widać kosteczkowców. A tutaj mamy bossa. O, demoniczne rękawice, no! No! Runa Dol, i fajne miejsce tu jest. Damy miksturkę najemnikowi. Ej, bo tutaj jakieś fajne luty! Zbroja polowa, też bym to sprawdził. Jest tutaj gdzieś jakiś zwój identyfikacji? Jeszcze jeden bosior. Znaczy na pewno był ten mały, na którym siedział drugi mały. Ale poza tym jeszcze jeden boss się trafił. Czy ja tu mogę coś zrobić? A, mogę zidentyfikować przede wszystkim. No nie, no to tak nie bardzo. Ale to! No, miejmy nadzieję, drugopoziomowe rękawiczki, jakaś szybkość ataku. Coś fajnego mogłoby być, co? Przy odrobinie szczęścia. Wezmę sobie kapliczkę. Dobra, chodźmy dalej. Szansa na zdobycie magicznych przedmiotów działa. Tylko jeszcze, żeby same magiczne przedmioty nam fajne generowało. O, to jest ten ciekawszy układ taki, co? Taki ten mniej zawiły. Takie cztery strony świata. Tak zwane. Przeze mnie. Dobra, sprawdźmy drugą stronę świata teraz. Muzyczka z Diablo 1. I... To nie ta strona świata. Może też jakaś zasada jest, ale... Nie znam tutaj, przy tym układzie, gdzie może siedzieć leśny doktor Endugu. Więc sprawdzamy wszystkie cztery strony świata. Normalnie mam ochotę w Diablo 1 znowu zagrać, jak słyszę ten dźwięk tutaj. Te motywy muzyczne.
No nie, bagiennej czeluści dzisiaj nie zrobimy już raczej. Zostawimy ją na kolejny odcinek. No to tutaj. Dobra, odporność na ogień mamy dużą, także mogę śmiało wpadać. Nożycowy katar. No, uwaga, rękawiczki. Cyk! Nie ma szybkości ataku. Są jakieś resy, jest zdrowie wykradzione. No, no nie zupełnie o to mi chodziło. Znaczy, no nie są złe, no tam te resy są, no ale no nie, no nie. Jestem przeciążony. Przeciążony jesteś, to? Móżdżek bierzemy. Dobra, czyli mamy punkt nawigacyjny znaleziony. Możemy stąd iść. Znaczy punkt nawigacyjny tam wcześniej mamy znaleziony oczywiście. Dlatego z buta nie wychodzę. Miłego dnia. To wspaniałe rękawice. No nie. Tak, na pewno te butki sobie zostawimy do kolekcji. Do kolekcji butów, tak? 94 do zdrowia. Dużo, ale chcemy pryzmatyka. Runa Dol. Wypadła nam jakaś runa Dol wcześniej. Móżdżek jest. Tu jest wszystko w porządku. Dobra, ten talizman na razie go zostawię. Przedmioty potencjalnie użyteczne tutaj. Niech to sobie będzie. Bo jednak bym na tę chwilę chyba go nie zastępował. Odporność, zdrowie, obrona. Znaczy ten jest do wymiany na pewno, prędzej czy później. To jest do wymiany. Na razie tak to zdrowie sobie zostawię. Tu jest odporność, zręczność, dobra. Może jeszcze wiecie co? Bo tu mieliśmy jakieś rękawiczki. W sumie 27 odporności. No, to nie wygląda tak źle. Zostawmy sobie zimno ogień, ogień błyskawice. Zostawmy sobie te rękawiczki jednak. Jakby tam gdzieś jakaś odporność mocno kulała i rękawiczkami to można było załatać, to załatamy. Różnie to może być, nie? Czym mogę ci pomóc? Nie wiem, czemu tu taki pogłos jest, jak ona mówi. W takim miejscu. No dobra. Tutaj myślę... O, może się jeszcze zreperuję, bo dawno się nie reperowałem. Zobaczymy, co tam u Hratliego słychać. Jest Hratli. Jakieś fajne uzbrojenia tu ma? Nie bardzo. Dobra, reparacja. Kasy dużo, jakby co. Tutaj kończymy odcinek. W następnym odcinku rozpoczynamy od bagiennej czeluści. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.